Nadruk termotransferowy polega na drukowaniu bezpośrednio na folii elastycznej. Bierzemy więc bochenek chleba, opakowanie kanapek lub ciasto. Rzeczy te są pakowane w tak zwanym systemie flowpack, w którym produkt zawija się folię podawaną w postaci wstęgi. Oznakowanie nanosimy na folię, zanim produkt zostanie w nią zawinięty. W procesie tym mamy listwę termiczną oraz taśmę która się na niej zawija, a następnie przechodzi prosto na podłoże, w naszym przypadku na folię. Proces przebiega tak, że jest tam wiele tysięcy punkcików w gruncie rzeczy pikseli, które się rozgrzewają, ciepło to przenika przez taśmę, a w efekcie tuż wytapia się bezpośrednio na podłoże i tworzy znak, na którym nam zależy.